Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz załować. Jaka jest ostatnio najpopularniejsza gra na świecie? Bezdyskusyjnie Szachy. W dużej mierze dzięki Gambitowi Królowej, który to serial jest świetny nie tylko merytorycznie, bo konsultantem był tam arcymistrz Gary Kasparow, ale też pokazuje główną bohaterkę jak niemal Gwiazdę Roka. Tylko pytanie, czy to nie jest aby przegięcie pały? Otóż za moment przekonacie się, że absolutnie nie, bo szachistą w historii często było naprawdę blisko do Gwiazd Roka. Nie dość, że bujali się z władcami, na ich występy przychodziły tłumy, za te występy brali ogromne pieniądze, to jeszcze dawali z siebie wszystko, mimo że czasem ledwo żyli. Ale jak to wszystko się zaczęło? Kto wymyślił stwierdzenie szachmat? Kto szachownicę, jaką znamy dzisiaj? I na czym polega szachoboks? Poznajcie arcy-ciekawą historię szachów już teraz w historii bez cenzury. Na początku wyjaśnijmy sobie, że to nie był żart, szachoboks naprawdę istnieje, ale jako, że jest to dyscyplina względnie nowa, no to wrócimy sobie do niej na końcu, a powinniśmy zacząć po Bożemu od początku, od dokładnego wskazania sobie w historii momentu, kiedy szachy wynaleziono. Tylko, że to niemożliwe. Szachy są grą na tyle wiekową, że nie jest do końca jasne, skąd się wywodzą. Większość historyków umiejscawia początki gry w szachy w Indiach, gdzie ich poprzedniczka Chaturanga była znana już przed VI wiekiem. Co miała wspólnego ta dawna odmiana z dzisiejszymi szachami? Gracze też grali bierkami, czyli inaczej rzecz ujmując pionkami i figurami, które reprezentowały różne rodzaje wojsk. Plansza też, tak jak dziś, była podzielona na 64 pola i tak jak dziś trzeba było pokonać przeciwnika, ale nie jednego, a trzech. I tutaj przechodzimy do różnic, bo grały cztery osoby. Każdy z graczy miał po 8 bierek i trzeba było nie zmatować króla przeciwnika. Tylko wybić po prostu wszystkie wrogie pionki. Tak jak w sumie w Warcabach. No i jeszcze był element losowy, bo rzucano kostką i w ten sposób decydowano, jaką figurą ma się gracz w danej turze poruszyć. Jak widzicie, różnic chwilowo więcej niż podobieństw, ale spokojnie. Jeszcze najpewniej w Indiach gra przeszła tuning polegający na zrobieniu gameplaya na dwie osoby, a później za sprawą pewnie kupców gra trafiła do Persji, gdzie poczyniono już naprawdę konkretne zmiany. Wywalono kostkę, ten element losowy, no i przede wszystkim ustalono, że wygrywa ten, co zrobi szachmat, czyli zablokuje najważniejszą figurę przeciwnika, którą był. Wcale nie król, a właśnie szach. W tamtym języku oznaczało to władcę. A mat? Tutaj zdania są podzielone. Niektórzy twierdzą, że martwy, inni, że bezradny. No w każdym razie nie mógł się poruszać. Czy to koniec perskich wpływów? Tak. Bo w pewnym momencie Persję podbili Arabowie, z kolei wczesna wersja szachów podbiła ich serducha. Zaraz po tym jak rozwiązali dylemat religijny, czy jednak dobry muzułmanin to w ogóle może w szachy grać? Jednak kapłani stwierdzili, że jak nie na pieniądze, to owszem, grać można. No i się zaczęła arabska rewolucja. Znaczy, ja wiem, że nie zawsze oznacza to coś dobrego, ale w tym przypadku to była zmiana w naprawdę dobrym kierunku, bo to właśnie Arabowie zaczęli patrzeć na szachy w totalnie inny sposób. Przestali myśleć o tej grze jak o fajnej rozrywce, którą jednak uprawia się na farta, a zaczęli kombinować, jakby tutaj użyć logiki, żeby wygrywać. Zaczęli tworzyć dzieła, w których znaleźć można było nie tylko fajne porady w stylu, jak nie przerżnąć partii już na samym początku przez kilka głupich błędów, ale były tam też całkiem sympatyczne opowieści, jak na przykład można się dowiedzieć z tamtych dzieł, że szachy to wymyślił Adam, ten z raju. Z kolei Maurowie, czyli muzułmanie, którzy opanowali Hiszpanię, Dzieli w szachach potencjał na małe dzieła sztuki. Zaczęli nie tylko rzeźbić piękne figury, ale zwrócili też jako pierwsi uwagę na szachownicę, którą nikt się do tej pory za bardzo nie przejmował. To była po prostu deska podzielona na 64 pola i to dopiero Maurowie zrobili jej wersję dwukolorową. Innymi słowy, zrobili szachownicę. Na szachownicy. Swoją drogą zwróćcie uwagę, że w naszej opowieści gra przywędrowała już do Europy. Co prawda na razie do muzułmańskiej części, ale to była kwestia czasu bardzo krótkiego czasu żeby szachy dotarły do części chrześcijańskiej. Szachy, jak już dotarły do chrześcijańskiej Europy, to podbiły ją momentalnie. To było jak swojego czasu Minecraft. No, praktycznie wszyscy grali, ale bardzo szybko zaczęło się granie na pieniądze i błyskawicznie z interwencją wjechał Kościół, który stwierdził, że w trosce o moralność wiernych zabrania gry w szachy. Czy to coś dało? Absolutnie nie, bo jak wiadomo, również z Biblii zakazany owoc smakuje zdecydowanie najlepiej, więc Europejczycy cisnęli w szachy, wprowadzając przy okazji kilka ważnych zmian. Nowoczesne szachy w postaci jaką dziś znamy, pojawiły się w Europie pod koniec XV wieku, kiedy poszerzono zasięg Hetmana i gońca, co zwiększyło dynamikę gry. Jeszcze a propos wspomnianej przed chwilą zmiany zakresu ruchów Hetmana, warto tutaj sobie dodać pewną informację, bo może nie każdy wie, że Hetman to. To samo co królowa, tylko że królowa nie zawsze była na szachownicy. W grze miała się dopiero pojawić ku chwale Izabeli Kastylijskiej, która przegnała Maurów z Hiszpanii. Wdzięczni jej ludzie mieli zmienić zakres ruchów dotychczas dość słabego mędrca i stworzono w ten sposób najpotężniejszą figurę w grze. Królową, właśnie. Więc jak widzicie, wielka międzynarodowa polityka znalazła odbicie również w szachach. Zresztą nie po raz ostatni wrócimy do tej polityki i szachów w kontekście pojedynku dwóch wielkich szachowych mistrzów, ale wcześniej powiedzmy sobie o tym, kiedy takie pojedynki się zaczęły. Pierwszym takim spotkaniem powinniśmy nazwać konfrontację, która miała miejsce w 1559 roku przy okazji konklawy. Właśnie z okazji wyboru nowego papieża w Rzymie pojawił się hiszpański duchowny Ruy Lopez, o którym mówiono w Europie, że nie ma lepszego szachisty. No takiej okazji lokalni mistrzowie szachów nie mogli przepuścić i zaproponowano Rujowi Lopezowi serię pojedynków. Wygrał wszystkie, a po powrocie do domu dostał jeszcze od dumnego króla nagrodę. Niby grać dla zysku to grzech, no ale prezentu odmówić nie wypada. Włosi musieli jakoś znosić gorycz porażki przez kilkanaście lat, ale w końcu udało się Lopeza pokonać i to aż dwóm Włochom po kolei. Drugim z tych Włochów był Paolo Boi, który był naprawdę niesamowity, ponieważ grał świetnie, ale też potrafił grać na ślepo. To znaczy, w ogóle nie musiał patrzeć na szachownicę, żeby wiedzieć, co się dzieje. Cały obraz tego, co tam ma miejsce i kilka ruchów w przód miał po prostu w głowie. Dzisiaj wielu arcymistrzów tak potrafi, ale wtedy to robiło piorunujące wrażenie. Swoją drogą właśnie tych dwóch Włochów zapoczątkowało też zupełnie nowy styl w szachach, tak zwany styl włoski. Na czym to polegało? No generalnie to było zaprzeczenie stereotypowej włoskiej piłki. To był styl szybki, nastawiony na atak, na brawurę. I ja wiem, że może niektórych to rozbawiło, ale szachy potrafią być naprawdę emocjonujące. Jeśli nie jako sport, to przecież można sobie wyobrażać, obserwując rozgrywkę, że na szachownicy rozgrywa się właśnie batalia wojskowa i tam też jest dużo miejsca na heroizm. Przecież czasem trzeba poświęcić część armii, żeby Innym skrzydłem wyprowadzić kontratak. Jeszcze inni lubią oglądać szachy, żeby skupiać się na tym, jak bardzo do przodu myślą zawodnicy. Serio, jest się tam czym zachwycić, i to nie tylko moje zdanie tak myślały tysiące osób już setki lat temu. Szachy lubił na przykład Jan Kochanowski, który napisał o nich utwór o jakże wyszukanym tytule. Szachy, gdzie dwóch zawodników gra o rękę księżniczki, no bo swoją drogą władcy szachy uwielbiali. W ogromnej części biografii wybitnych władców znajdziemy informację, że uwielbiali ten sport. A swoją drogą nie tylko grywali, ale też czasem sponsorowali zawodników. Wcale jednak nie trzeba było być na pensji władcy, żeby zarabiać setki lat temu na życie jako szachista. Na przykład niektórzy pisali podręczniki, ale jeszcze popularniejszą formą zarabiania było zrobienie raz na jakiś czas tournée po kawiarniach szachowych, które zrobiły się popularne w wieku XVIII. To były takie po prostu kasyna, tylko że z szachami. No i wbijał taki mistrz, ogrywał leszczy i z grubszym portfelem szedł do kolejnego takiego miejsca. Aczkolwiek nadal nie były to turnieje. Na nie trzeba było poczekać do wieku kolejnego. Żeby jakikolwiek turniej mógł się odbyć, to trzeba wprowadzić takie same zasady dla wszystkich, a przy okazji dodano też parę nowych rzeczy na czele z określeniem czasu na wykonanie ruchu, bo wcześniej tego nie było i serio dochodziło do sytuacji, jak jeden zawodnik zastanawiał się tak długo, że drugi zasypiał. Jak już ustalono zasady i uznano, że nikt nie uśnie, to zorganizowano pierwszy turniej w Londynie, a niedługo później pierwsze mistrzostwa świata. Kto zagrał w finale? Jednym z zawodników był koleżka, którego metryka urodzenia wygląda jak jakiś wstęp do niezbyt poprawnego politycznie żartu, bo Johannes Zuckertort był szachistą polsko-niemieckim żydowskiego pochodzenia i wiele wskazywało na to, że to on wygra, przynajmniej na początku tej rozgrywki, aczkolwiek niedoczekanie, bo jego przeciwnikiem był Austro-Węgier z amerykańskim paszportem Wilhelm Steins, który nie tylko wygrał, nie tylko jako pierwszy zdobył tytuł Mistrza Świata, ale też złamał włoską szkołę, stworzył... Nowy styl, styl nudny jak cholera. Uznawał, że brawura stwarza niepotrzebne ryzyko. Kalkulował na chłodno, nie robił żadnych ryzykownych ruchów, co bardzo skutecznie zabiło przyjemność z oglądania szachów, ale niestety było bardzo skuteczne. Nie dał sobie odebrać tytułu przez 8 lat i pana Sztańca uważa się za pierwszego nowoczesnego szachistę. Na początku był nudziarzem, ale później stał się wzorem. Ludzie zaczęli kopiować jego styl i w końcu znalazł się kozak, który go pokonał. Emanuel Lasker z Niemiec, który z kolei nie dał się strącić z tronu przez 27 lat. Łe, też mi wyczyn! Czy kolejnych mistrzów świata wyłaniano w kolejnych turniejach, tak jak wskazywałaby na to logika? No nie, to bardziej przypominało walkę o tytuł w boksie zawodowym. Po tym jak Stein zdobył pierwszy tytuł mistrza, to żeby mógł go odbić albo każdemu innemu mistrzowi w sumie, to trzeba było się zgłosić do niego, wypowiedzieć pojedynek jak się czuło wystarczająco mocnym. No i jak się wypowiedziało pojedynek mistrzowi, to następowały nie rozgrywki, a negocjacje, bo trzeba było za taką przyjemność zapłacić. Przecież stary mistrz za darmo grał nie będzie. To młodemu zależało, żeby mu ewentualnie tytuł odebrać, więc niech płaci. To było oczywiście absolutnie nie fair, tym bardziej że mówimy o naprawdę dużych pieniądzach. No i w związku z tym, ktoś mógł być nawet genialnym zawodnikiem, ale bez hajsu na mecz z mistrzem, mógł sobie najwyżej pomarzyć o tytule mistrza świata. To się zmieniło dopiero po II wojnie Światowej Pierwsze powojenne mistrzostwa na zasadzie turnieju odbyły się w 1948 roku i to był też początek dominacji Sowietów. Aż do 1972 zawsze szachowym mistrzem świata był reprezentant Związku Radzieckiego. Oczywiście nie jeden i ten sam, tylko tam różni, a wśród nich był mój zdecydowany faworyt Michał Tal, nazywany również Czarodziejem z Rygi. Gość był nie dość, że znakomitym szachistą, po prostu zawodnikiem, świetnie wymiatał. To jeszcze był obłędnym Profesjonalistą, bo miał ogromne problemy ze zdrowiem, ale mimo to dawał z siebie zawsze wszystko. Miał potworne problemy z nerkami, ale mimo to, że większość ludzi w jego stanie miałaby ochotę podpiąć się pod rurociąg z morfiną, on rozegrał znakomity mecz, a jeszcze dodatkowo miał tyle jaj, żeby po nim stwierdzić na luzaku, że grałem w sumie nieźle, jak na nieboszczyka. Kogo najbardziej irytowało, że Sowieci przez tyle lat pozostają niepokonani? Oczywiście Amerykanów. To były czasy zimnej wojny i nawet szachy miały podtekst polityczny, a już kompletnie politycznego podtekstu nabrały, jak w walce o mistrzostwo stanęli, a w zasadzie usiedli naprzeciwko siebie broniący tytułu Boris Spassky i nowa gwiazda amerykańskich szachów Bobby Fischer. Jak na zimną wojnę przystało, spotkanie odbyło się w Reykjaviku, ale emocje były jak najbardziej gorące, chociaż stary mistrz. Zdecydowanie nie spodziewał się aż takich konsekwencji co się stało Uch, po cholerę mnie budzicie towarzyszu co jak to przegrał no właśnie, przede wszystkim Spassky przerżnął. Amerykanie szaleli z radości, ale władze radzieckie zaczęły staremu mistrzowi jechać od najgorszych. Swoją porażką miał zdradzić komunizm i serio, szykany, presja były tak ogromne, że Spassky musiał spierniczać. Uciekł do Francji i już nigdy nie walczył o tytuł Mistrza Świata. Podobnie zresztą jak Fischer, ale to nie znaczy, że chłopaki się już nigdy przy szachownicy nie spotkali. Nie, nie. ich mecz był zbyt kultowy, miał za duży potencjał. Potencjał marketingowy. Rewanż stulecia, bo tak ten pojedynek nazywano, odbył się w 1992 roku. Tylko co ich podkusiło, żeby komercyjnie odgrzewać kotleta, zamiast zostawić ten piękny epizod w historii sportu za sobą? Powiem wprost, w przeliczeniu na dzisiejsze 9 milionów dolarów. No, to mamy jasność. Swoją drogą wygrał znowu Fischer, a później obaj panowie zrezygnowali już całkiem z zawodowego grania. Aczkolwiek to nie był pierwszy i ostatni raz, jak tak duże pieniądze leżały na stole w pojedynku szachowym. Już wiecie, że przed wojną za spotkanie ze starym mistrzem, spotkanie szachowe oczywiście trzeba było słono zapłacić, ale i w epoce turniejowej to nie są przelewki. W tym roku są mistrzostwa świata i w finale do zgarnięcia będą 2 miliony euro. Wiecie kto sporo zarobił na szachach i to nie tylko na wygrywaniu turniejów, ale generalnie na szachowym biznesie? Żyjąca legenda tego sportu, Gary Kasparów, który. Po zabyciem obłędnym wymiataczem, to jeszcze w 93 roku założył nową federację szachową, do której sponsorowania namówił pewnego komputerowego giganta. I był z tego pewnie bardzo zadowolony, aż do roku 97, kiedy to ów komputerowy gigant postanowił odpowiedzieć na zadawane od bardzo wielu lat pytanie: Kiedy maszyna grająca w szachy będzie w stanie pokonać Mistrza Świata? To pytanie stawało w przeszłości dziesiątki razy przed każdym programistą szachowym. Jak łatwo się domyślić, najwcześniejsze przewidywania, te z czasów niemowlęctwa cyfrowych komputerów, były szalenie nietrafione. Ogłoszona w 1957 roku śmiała obietnica grupy z Carnegie Mellon, że stanie się to do roku 67, przynajmniej pod pewnym względem została zrealizowana, ponieważ ostatecznie dokonał tego Deep Blue, opracowany właśnie przez grupy badaczy z tej samej uczelni, tyle że nie 10, lecz 40 lat później. Wielu z Was pewnie dobrze pamięta, jak głośno było o tym, że komputer Deep Blue ograł Kasparowa, aczkolwiek nie zawsze dodaje się, że tylko w jednym meczu i nie do końca odbyło się to na zasadach fair play, jednak to było bardzo dawno temu. Dziś, trzeba to powiedzieć wyraźnie, technologia poczyniła tak gigantyczny postęp, że mimo że nadal są świetni szachiści, którzy potrafią zaskakiwać, to dzięki rozwojowi sztucznej inteligencji komputery dziś grają lepiej w szachy niż ludzie i to wszyscy ludzie na czele z obecnym mistrzem świata Magnusem Carlsenem, którego wiele osób uważa za najlepszego szachistę, jaki kiedykolwiek stąpał po ziemi. Niemniej jednak Maszyny nie są jeszcze lepsze od ludzi w boksie, więc w razie czego wiecie, w czym jeszcze ludzkość ma jakieś tam szanse? Mhm, czas na obiecywany, na początku szachoboks. Czy to może być tak piękne, że ów sport polega na wymiennym graniu w szachy i waleniu się po ryjach? Tak! Jak najbardziej! Dokładnie rzecz ujmując, rund jest 11. Nieparzyste gra się w szachy i to trwa. 4 minuty na rundę, a później jest walka na pięści i tutaj runda trwa minut 3. Wygrywa ten, co zmatuje Albo znokautuje przeciwnika. Jeśli żadna z tych rzeczy nie nastąpi, no to wtedy wygrywa ten, co zgarnął więcej punktów w boksie. A jeżeli i tutaj jest remis, to wygrywa ten, co gra czarnymi figurami w szachy. Uważam, że jest to pomysł genialny i z niecierpliwością czekam na kolejne połączenia sportów może na przykład drużynowych piłka nożna z CS-em czemu nie? Wracając jednak do tego, że komputery są lepsze w szachy od ludzi, to nie tak, że technologia zabiła ten sport. Nie, nie, to właśnie dzięki technologii, dzięki internetowi szachy wskoczyły na kolejny już level popularności. Codziennie miliony ludzi grają ze sobą w szachy, a i my mamy swoją wielką gwiazdę tego sportu. Jan Krzysztof Duda był nawet nominowany do sportowca roku 2020. Szachy to ekstra sport o pięknej historii i ze swoimi ikonami. W piłce nożnej jest Pele, Szykówce Jordan, a w szachach? Spokojnie można tak powiedzieć o Kasparowie, który, jak już wiecie, zdążył poznać świat szachów z różnych perspektyw, i naprawdę nie ma się co dziwić, że to właśnie jego, jak już zresztą na początku wspomniałem, wzięto na konsultanta do Gambitu Królowej, dzięki któremu serialowi szachy przeżywają już. Naprawdę nie wiem, którą młodość, a teraz możecie go poznać jeszcze lepiej. I mam tutaj na myśli zarówno Kasparowa, jak i wcale nie czarno-biały świat szachów. Wystarczy, że sięgniecie po świetną książkę Gary Kasparow, Ostatni bastion umysłu, która jest napakowana wspomnieniami, anegdotami, kontrowersyjnymi kwestiami, jak na przykład co się stało później z komputerem Deep Blue i o co tak na serio w całym tym pojedynku chodziło. Podpowiem, że to był czysty biznes i w grę wchodziły miliardy dolarów. Znajdziecie tu również przemyślenia arcymistrza co do przyszłości szachów, ale ogólnie też ludzkości w kontekście rozbujanej sztucznej inteligencji. To jest rozrywka na bardzo wielu poziomach, zupełnie jak szachy. Polecamy Wam ją serdecznie. Link znajdziecie w opisie naszego filmu, a my widzimy się niedługo.